Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Superbet Rapid and Blitz Poland 2022, czyli turniej rozgrywany w ramach Grand Chess Tour 2022 i występ Jana Krzysztofa Dudy, Radosława Wojtaszka, a między innymi Ananda czy Karuany, raporta Richarda Aroniana, noczówka światowa. Bardzo fajne wydarzenie i no, myślę, że przedstawię partię jedną z blicowych pojedynków pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Wizwanatanem Anandem. Otóż Anand w tym turnieju błyszczy. No, po rapidach po prostu zdeklasował rywali. No, i tym razem tutaj Janek żąda rewanżu w szachach błyskawicznych. I partia wyglądała następująco. Zapraszam. Przypominam tylko, że tempo gry tej partii to 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika. E4, E5. No, często widzimy właśnie w pojedynkach w tym turnieju ten obrazek. Skoczek F3, Skoczek F6. No i Janek zagrywa D4. I teraz tutaj czarne zbiły na E4. Jeżeli byśmy zbili pionkiem na D4 w centrum, no to można by było zagrać na przykład posunięcie E5. I po ruchu Skoczek E4 Hetmanem zbijamy. No, i można by powiedzieć, że Skoczek się trochę tutaj um, no pulta, powiedzmy tak to nazwę, ale nie do końca, oczywiście, to jest wszystko normalne. Tutaj po ruchu D5 nie ma żadnych problemów. Poza tym grozi ruch C5 albo gonie C5 z atakiem na F2, więc trzeba by było zbić w przelocie. Skoczek zbija, no i to by była taka normalna pozycja dosyć symetryczna, aczkolwiek często się znaczy tak zauważyłem, że często w czołówce światowej występują takie pozycje i po prostu gra następuje dalej, niekoniecznie te partie kończą się remisem no i teraz po skoczek E4 Janek zagrał goniec na D3 z atakiem czyli stawia przede wszystkim na rozwój figura to jest cały czas teoria, D5, tutaj ten skoczek jest podparty i skoczek zbija na E5 zdecydowanie skoczek D7 Szybka roszada, e, zbicie skoczka, zbicie pionkiem i skoczek C5. No i mamy bardzo ciekawą sytuację. Mimo, że względnie prosta, każdy taką pozycję pewnie w większości przypadków może dostać. Tutaj białe postanowiły zagrać F4. No, przypominam, że to jest e, oczywiście partia blica. Przypuszczam, że nieco dokładniejszym zagraniem byłoby zagranie goniec E2, żeby jednak tego gońca nie stracić. Ale ciekawa, ciekawa rzecz się stała, bo po zagraniu F4. Anand zagrywa G6. I Janek zagrywa goniec E2. Właśnie e, ciężko stwierdzić, czy to jest przyznanie się do błędu, czy stwierdził po prostu, aha, dobra, e, wisiał goniec, to z nim odchodzę. Ale przecież w tej sytuacji Anand mógł zbić tego gońca. To wydaje się bardzo naturalnym posunięciem ja. Powiem Wam szczerze, zbiłbym tego gońca bez wahania niemalże, szczególnie w blicu. No bo ten goniec to jest silna figura i zostaje parę tutaj czarne, nie miałyby żadnych problemów. Na przykład po wybiciu i można teraz na przykład zagrać c6, wzmocnić piona, zostaje parę Żadnych problemów uważam czarne nie mają w debiucie. No ale poszło inaczej. Jest f4, jest g6, Janek wrócił tym gońcem. c6 ze strony Ananda i skoczek d2. Dlaczego na przykład nie skoczek na c3? Czyli takie troszkę wyjście wyżej skoczkiem. No, otóż dlatego, że tutaj skoczek nie ma potem dobrych akcji w centrum czy na skrzydle. A skoczek D2 daje możliwość przestawienia się z powrotem na pole F3. Goniec zagrywa na E7. No i to jest ciekawe właśnie, że zostało zagrane G6. Ktoś pomyśli, że goniec zagrywa na G7. Nie do końca tak musi to wszystko działać. Chodzi o to, żeby podeprzeć też punkt F5. Tutaj goniec z Pionkiem oczywiście pilnują marsz. Piona. Tutaj skoczek zagrywa na F3. Roszada ze strony czarnych. Goniec na E3, czyli naturalne wyprowadzanie figur. Wszystko tutaj z jednej i z drugiej strony yy, gra, powiedzmy. Skoczek E6. Dobre miejsce dla skoczka, dlatego że tu się fajnie rozpościera ta gąsienica. I ten skoczek na E6 zwykle stoi bardzo dobrze. Yy, też można zaplanować sobie na przykład C5, D4. Dosyć proste plany. Janek gra C3. Już od razu uprzedza te plany. No taki ruch. No, trzeba po prostu zagrać. To jest walka o centrum, o pola centralne. Goniec na C5. No i zauważmy, skoczek D4. Im mniej wymian póki co, tym lepiej pewnie dla białych. I tutaj Anand zagrywa F6. Podważa od razu centrum. To jest bardzo dobre posunięcie, bo teraz zwróćmy uwagę, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jak pionek by zbił tutaj i tutaj, to zostanie izolowany pionek. I myślę, że czarny mi byłoby to całkiem sympatycznie. Krucha 1, bardzo ciekawy, to znaczy ciekawy, profilaktyczny ruch, ale. Zauważyłem właśnie w tym turnieju, że bardzo często takie posunięcia są grane. No, oczywiście to jest zrozumiałe diagonala, takie troszeczkę zabezpieczenie króla. Goniec na B6, ten goniec zawsze będzie podparty przez pionka, bo czasami wychodzą. Kwiatki pod tytułem, bo jak teraz by był na przykład ruch białych, to białe mogłyby walnąć z koczka i wygrywają figurę. Sprawa byłaby prosta: więc, goniec B6 trzeba zagrać, żeby bronić gońca. Goniec na D3 i tutaj nastąpiło wybicie wybicie. Wieża F1, Hetman F1 i goniec D7. Zobaczcie, Anand subtelnie, spokojnie wyprowadza figury. Ja powiem szczerze, jeśli miałbym wybierać, jakim kolorem chcę to grać, wybieram czarne. Dlatego, że chyba troszkę łatwiej się gra czarnymi. Znaczy, to jest tylko moje odczucie, mogę się mylić. Bo przede wszystkim jest izolowany pionek tutaj, a czarnymi myślę, że względnie jest prosty plan. Zobaczcie, Janek gra Hetman F3 i Hetman H4. To są wszystko dobre ruchy i Janka, i Ananda. I Skoczek teraz wybił na E6. No uproszczenia. No właśnie, uproszczenia. I goniec wybił. Tym bardziej w tej pozycji wolę czarne mimo wszystko. Wieża f1, bardzo potrzebne posunięcie, dlatego że tutaj f8, trzeba pilnować wieży, żeby ta wieża na f8 nie mogła zagrać. No i teraz Anand zagrywa ruch, goniec bije na e3, czyli idzie na kolejne uproszczenia, ale to już taki mały niuans się pojawia, tutaj myślę że odrobinę lepiej można by było zagrać grając z gońcem na c7. Dlaczego? No, atakując po prostu pionka. To jest, to jest chyba jedyny prosty argument w tej sytuacji. No i na przykład tego pionka trzeba jakoś bronić. Goniec d4 i zagramy sobie b6, grożąc c5, no to Janek musiałby grać b4. I na przykład wieża e8. I ja myślę, że Anand w jego doświadczeniu, kapitalnym doświadczeniu, Myślę, że dałby radę utrzymać tę pozycję i przechylać ją powoli na swoją korzyść, dlatego że tutaj na przykład Hetman mógłby wrócić, spróbować nawet wymienić ciężkie figury, i za sprawą tego słabego pionka mogłoby być raczej nieprzyjemnie. To jest tylko moja ocenia, mo moje odczucie. Ciekawy jestem, czy się z nim zgadzacie. Ok, w tej sytuacji jednak Anand wybił na E3, na co Janek wybija, i chyba tutaj w tym momencie pięciokrotny mistrz świata popełnia decydujący błąd w tej partii a wydaje się że naturalny wieża F8 znaczy wydaje się że nienaturalny błąd tylko naturalne posunięcie no właśnie, i tutaj widzimy, że wisi pionek na A7. To jest jedna kwestia, i teraz trzeba się zastanowić, czy faktycznie tego pionka można wziąć. Jak to wszystko działa, bo zobaczcie, że e, linia pierwsza jest powiedzmy taka trochę osłabiona. No i w tej sytuacji Janek z zimną krwią, chłodne kalkulacje, to się chwali, po prostu bierze pionkę na A7. Wziął pionka. E, często mówię, że aktywność figur i taka inicjatywa jest ważna, i tutaj chyba. E, Troszeczkę przedobrzył na ten Anand. Zbił na F1. Goniec zbił. I Hetman E1. Nie wiem, co tutaj miał w głowie pięciokrotny mistrz świata. Może myślał, że Hetman musi wrócić na G1. Ale Janek sprytnie zagrał. Znaczy, po prostu policzył albo dalej, albo Anand to przeoczył. Jest szach na A8. Król G7, czyli musi wejść na siódemkę. I teraz zbicie pionka, czyli kolejnego pionka. Król H6 i Hetman A6. Dzięki temu jest obrona gońca na F1 i żadnych matów tutaj teraz nie ma. Goniec F5 zagrał. Jeżeli teraz czarne by wzięły pionka, chyba nie pozostaje nic prostszego jak zbicie na C6, a potem wracamy z tym samym planem. Ale też można zagrać troszeczkę dynamicznie, grając na przykład A4. I wydaje mi się, że ta pozycja jest już kompletnie przegrana czarnymi, bo bardzo szybko wracamy tu hetmanem i jeden pionek startuje tutaj mocno po linii A. Ok, w tej sytuacji goniec F5, jakaś tam próba pewnie istnieje. Hetman E2, nie można wymienić hetmanów czarnymi, absolutnie Hetman A1, no i spokojny ruch A3, żeby tutaj bronić, trzymać przewagę. Poza tym, zobaczcie, pionek tutaj może uciekać. Król G7, król G1. Bardzo ładny ruch, to znaczy yy, też naturalne, zobaczcie, siła spokoju, to jest bardzo ważne, jeżeli mamy przewagę jakąkolwiek w końcówce i bezpieczną pozycję, pamiętajmy, to jest tylko taka moja rada, oczywiście yy, zrobicie z nią co chcecie, yy, nie śpieszmy się. Spieszmy się powoli w szachach tu mamy, e, mamy dużo czasu, czy znaczy w tym sensie, że nie na zegarze, tylko po prostu tak wizualnie patrząc na pozycję, mamy dużo czasu na to, żeby uspokoić grę, bo nic kompletnie białym nie grozi. Król F7 Zostało zgrany G4 konkretnie, goniec E6, hetman dał szacha król E8 i hetman F6. Zobaczcie, jest prosty atak na gońca. Jak tutaj grać? Bardzo ciężko doradzić czarnym i goniec zbił na G4. Jaki zagrał ruch Janek, moi drodzy? Otóż zagrał E6 i Anand musiał uznać wyższość w tej partii. Jana Krzysztofa Dudy poddał partię. Zobaczcie, że po ruchu E6 no, grozi szach i grozi mat. Na przykład trzeba by było zbić, no ale to się wiąże oczywiście z prostą wygraną na tym poziomie bez żadnego problemu. Więc myślę, że taka partia dosyć równo prowadzona na początku gry. Jedna mała niedokładność Ananda i Janek bezwzględnie to wykorzystał. Gratulujemy, bo wygranie za Nandem to nie jest oczywiście takie hop siup. Oczywiście Janek to już jest zawodowiec. Dobra, nie przedłużając dzięki serdecznie za uwagę i do kolejnego odcinka zapraszam.